Mamy daną funkcję liniową y równa się 1 trzecia, x odjąć 2. I naszym zadaniem jest narysować wykres tej funkcji w układzie współrzędnym. Tutaj mam oś x, oś y. No Widzimy, że to jest równanie prostej w postaci kierunkowej. Ogólna postać kierunkowa prostej to jest taka. y równa się a razy x dodać b, gdzie a i b to są jakieś stałe. No i ta stała a, ten parametr a, to jest tak zwany współczynnik kierunkowy, czyli on determinuje, jak jest nachylenie prostej, która jest wykresem tej funkcji, jakie jest nachylenie tej prostej, na no ten współczynnik b, współczynnik wolny, mówi o tym, gdzie jest przecięcie prostej, która jest wykresem mojej funkcji z osią y. No to w tym wypadku b jest równe minus 2, no to od razu widzimy, gdzie będzie przecięcie mojej prostej z osią y. Będzie w tym punkcie, gdzie y jest równe minus 2, a x jest równe 0. No po prostu jak wstawię tutaj 0 za x, no to mam y w nasie minus 2, czyli ten punkt należy do wykresu mojej funkcji. No i teraz, żeby narysować wykres, żeby narysować prostą, to muszę mieć co najmniej jeszcze jeden punkt. Jak znaleźć ten jeszcze jeden punkt? No można na różne sposoby to robić. Ja tutaj zrobię to w ten sposób, że przyjrzyjmy się, jaka jest interpretacja tego współczynnika kierunkowego, który mówi, jak jest nachylenie. No bo co to jest nachylenie? Nachylenie to jest stosunek tego, o ile zmienił się Y. Do tego, o ile zmienił się x. Czyli mogę napisać, że to jest zmiana y podzielona przez zmianę przez zmianę x. To się czasami pisze taką literką delta y przez delta x. Literki greckiej, delta się tu używa w tym kontekście. No i w tym konkretnym przypadku to jest równe akurat 1 trzecia. Czyli to nam mówi, że jeżeli x wzrośnie. O 3, to y musi wzrosnąć jednocześnie o 1. No to możemy w ten sposób znaleźć jakiś następny punkt na wykresie. Na przykład, jak z tego punktu startując, który wiem, że należy do wykresu mojej funkcji, przesunę się w kierunku x o 3 jednostki, czyli tutaj się przesunę o 3 jednostki, no to muszę, jak zwiększyłem x o 3, to muszę y zwiększyć o 1, żeby przyrost y podzielony przez przyrost x był 1 trzecia. No to mam kolejny punkt, który należy do wykresu mojej prostej. No, i oczywiście mogę to przedłużać dalej. Mogę tutaj znowu przesunąć się o 3 jednostki w prawo. No, to wtedy muszę o jedną jednostkę do góry się przesunąć i ten punkt też by nie należał do wykresu mojej prostej. Ale mogę też w lewo pójść. Czyli jak zmniejszę x o 3, to muszę zmniejszyć y o 1. Zmniejszam to znaczy idę w lewo w kierunku x, a w kierunku y jak zmniejszam, to idę w dół. No, a nie muszę tutaj się ograniczać tylko do trójki jedynek. Mogę na przykład pójść w lewo o 6. O 6 jednostek. No, to dojadę tutaj. No, i wtedy muszę pójść w dół o dwie. No bo dwa podzielone przez 6 to jest to samo co jedna trzecia. Stosunek delta y do delta x musi być stały. No i tutaj już dużo takich punktów narysowałem, które należą do wykresu mojej funkcji. No i one będą leżały wszystkie na jednej prostej. Ja teraz tę prostą narysuję. Powiedzmy, że zaczynę z tego punktu. Tutaj wystartuję z tego punktu. Teraz narysuję prostą, która przechodzi przez te punkty wszystkie, które narysowałem. Widzimy, że one rzeczywiście leżą na jednej prostej. No i. Ta prosta, którą teraz narysowałem, to jest wykres mojej funkcji.